Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie 23 marca w środę. Za chwilę odczytam dla Was fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, jest to rozdział 5, wersety od 17 do 19. Posłuchajmy tej dzisiejszej Ewangelii. Jeszua powiedział do swoich Talmidim. Nie sądźcie, że przyszedłem, aby znieść torę czy proroków. Nie przyszedłem znieść, lecz nadać pełnię. Tak jest. Powiadam wam, że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, nie zniknie z tory nawet jeden jut ani kreska, aż wydarzy się wszystko, co musi się wydarzyć. Kto zatem nie przestrzega najmniejszych z tych mitwot i tak naucza innych, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. Kto jednak przestrzega i tak naucza, będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Ukochani, Pan Jezus mówi dzisiaj o przestrzeganiu prawa i zaczyna od takiego stwierdzenia, że. Nie przyszedł znieść, ale wypełnić, i że nawet najmniejsza JOTA nie zostanie zmieniona, aż się wszystko wypełni. JOTA jest najmniejszą grecką, przepraszam hebrajską literą w alfabecie hebrajskim, i JOTA stoi na początku, jest pierwszą literą imienia, właśnie Jeszua. To jest ta literka, taki jakby przecinek, to jest ta Jota. Przy okazji bardzo dziękuję siostrze Stasi za piękne, wyhaftowane imię Jezus, Jeszua, właśnie po hebrajsku. Tak ono brzmi: Jeszua. I ta literka Jota, Pan Jezus mówi, że jest najmniejsza, ale on przychodzi po to, aby, aby właśnie wypełnić. Popatrzcie, paradoksalnie, to ona rozpoczyna, to niewiele znacząca literka, a rozpoczyna święte imię. Jeszua, Jezus. Ona jest tą literką, która nadaje nowy sens, nadaje nowy testament, nowe prawo. Więc jakby to wypełnienie, o którym dzisiaj mówi Jezus, to wypełnienie najmniejszych z tych mitzvot stoi zawsze, na, jakby w, zawsze w w jedności z Jezusem, z Jeszułą, jeśli chcemy wypełnić Boże przykazania, te zasady przeróżne, to powinniśmy przede wszystkim zaczynać od i od Jezusa. Od, tym, od tego właśnie, Panie daj mi siłę, daj mi moc, bez Ciebie nie potrafię ani najmniejszego nawet jednego przykazania, czy jakiejś zasady wypełnić, nie potrafię. Ta Jota, to imię, które rozpoczyna się od tej Joty, Jeszua, jest, ma być wpisane w moje imię, w moje życie, całkowicie i bezwzględnie. To pierwsza rzecz. A druga, moi kochani, no, Pan Jezus mówi, że prędzej niebo i ziemia przeminą, niż cokolwiek się zmieni. I że to wszystko jest po to, aby nas prowadziło ku królestwu. Bo na koniec mówi... Kto przestrzega tego i będzie przestrzegał, i tak nauczał, będzie nazwany Wielkim w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebios. Czyli Pan Jezus jakby nam pokazuje, że to wypełnianie nie jest dla samego wypełniania, żeby się podobać proboszczowi czy nie wiem tam komu jeszcze, przed ludźmi się pokazać w kościele. Dlatego jestem. I, i moje dzieci zabieram na mszę świętą, no bo co ludzie o nas powiedzą. To jest absolutnie jakieś pomieszanie, niezrozumienie tego, po co my wypełniamy te mitzwot, po co wypełniamy tanach, pisma, Słowo Boże, po co my tutaj szukamy światła, wskazówki, po co my się tak upieramy przy, przykaza przy dwóch przykazaniach miłości, po co my przypominamy ludziom, Dziesięć przykazań bożych, nie cudzołóż, po co nie zabijaj od początku, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nie zabijaj, po co? No po to, żeby być w Królestwie Ojca, doświadczać tej miłości na zawsze, po to. My wypełniamy prawo, chcemy być chrześcijanami, nie takimi chrześcijanami, jak nam się podoba, ale jak nam objawia słowo Boga. Chrystus wyraźnie o tym mówi, że On przyszedł wypełnić prawo i kto zatem przestrzega, najmniejszego z tych mit i tak naucza, będzie nazwany w Królestwie Bożym, będzie nazwany wielkim. A kto tego nie przestrzega, no to też będą tego konsekwencje. Dlatego ukochani, pierwsza rzecz to, to jeszcze raz. Trzymajmy się tego imienia, Jeszua, trzymajmy się tej najmniejszej kreski, tej Joty. Wszystko zaczynajmy od tej Joty, właśnie od tej literki, która tworzy to imię, które nas zbawia, Bóg zbawia. No i nie bądźmy mądrzejsi od tego, co nam zostało objawione w Prawie Bożym. Tego Wam życzę. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, oczywiście, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.